Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Kosz All In. Dzisiaj naszym gościem jest młody, niezwykle uzdolniony koszaliński gitarzysta Mateusz Tomiak. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Czy pamiętasz swoją pierwszą lekcję gitary? Czy poszedłeś tam z własnej inicjatywy? Może ktoś cię nakłonił? I czy była to miłość od pierwszego wejrzenia? No, z tą pierwszą lekcją gitary ciężko, to było bardzo dawno temu. Jedyne co pamiętam to, że najbardziej nakłoniła mnie moja mama do tego, bo od zawsze chciała, żebym jakby miał jakąś dodatkową pasję, oprócz tego, że chodzę do szkoły i spotykam się ze znajomymi, to żebym robił coś jeszcze dla siebie. No i jeszcze, żeby to było coś artystycznego najlepiej. No i na początku właśnie to były tańce, jakiś hip-hop, jakiś breakdance, coś takiego. Ale potem dochodziło do tego zawsze stanie na głowie, tego się okropnie bałem i no i moja mama stwierdziła, że może gitara. I się zgodziłem i tak się właśnie zaczęło to. No i gitara spodobała ci się, to jest instrument, na którym teraz grasz. Opowiedz o tych początkach. No na początku było ciężko na pewno. No gitara to nie jest łatwy instrument, gitara to jest, jak to widziałem jakiś ranking kiedyś w internecie, jeden z najcięższych instrumentów. Przez to, że jest 6 strun, każdą jakby jest w różnych miejscach, są te dźwięki, nie widać ich tak jak na pianinie, że mamy podpisane tak naprawdę, gdzie jest każde C, gdzie jest każde cis. Na gitarze wszystkiego musimy się nauczyć od początku jakby. No i też to jest instrument, który jest bardzo wrażliwy na sam dotyk i są artykulacje, że każdy dźwięk można wydać na 1000 różnych sposobów. Także żeby osiągnąć już ten jakby etap, w którym każdy dźwięk jest podobny do siebie, albo przynajmniej każdy jest przyjemny, no to trzeba dużo pracować. Też gitary są i klasyczne, akustyczne, elektryczne. Ty od razu gdzieś znalazłeś tą swoją ulubioną? Nie, zaczynałem od klasycznej gitary. Co prawda nie grałem żadnych klasycznych utworów, tylko jakieś takie małe miniaturki, jakiś tam blaskotek na płotek, kaczki 3, pieski 3 i dopiero po jakimś roku, czy tam dwóch latach nauki stwierdziłem, że przerzucę się na gitarę elektryczną. No to od początku było moje marzenie, że właśnie grać w takim mocniejszym brzmieniem. Ale tworzysz też swoje kompozycje, tak, autorskie. Jakie były początki, żeby się zmotywować do własnych dźwięków? Najbardziej w sumie jakby moją największą inspiracją do pisania własnych utworów byli moi koledzy po prostu, których obserwowałem, jak grają swoje własne utwory autorskie. Bardzo dawno temu na warsztatach i też jak się z nimi po prostu widziałem i pokazywali swoje kompozycje. Zawsze wydawało się dla mnie to bardzo fajne, że jakby mają coś swojego, mają swoją wizję na ten utwór, jakby pokazują to, co czują, albo to, co im się podoba po prostu. Uczyłeś się grać na gitarze, po roku przerzuciłeś się na gitarę elektryczną, pokochałeś ją i chyba takim przełomem w twoim życiu artystycznym były pewne warsztaty muzyczne. Tak, no. Były to warsztaty właśnie w Jaworkach, w górach, prowadzone przez Wojtka Pilichowskiego. No super, to są warsztaty, ogólnie jest świetna kadra, świetna atmosfera, świetni ludzie. I polecamy ludzie. Je wszystkim młodym muzykom. Tak, polecamy jak najbardziej, bo to można się bardzo, bardzo dużo nauczyć. No i te warsztaty były dla mnie przełomowe głównie dlatego, że jakby odkryłem na nich, że wcale nie jestem najlepszym gitarzystą świata, jak mi się wydawało w tamtym czasie. No miałem wtedy taki etap, że grałem rockowe utwory, wszystko mi wychodziło i myślałem, że wszystko potrafię i nikt nie może mi dorównać. No okazało się, że nie potrafię jednak nic i muszę się wszystkiego uczyć od początku. No bo wszyscy byli tam ode mnie lepsi i też tak jakby te warsztaty, niby miałem po nich taki zjazd trochę, że się źle czułem ze sobą, ale to też mnie zmotywowało do dalszej pracy. No ale też poznałeś tam kolegów, z którymi grasz do dziś. Tak, no tak, tak, tak. Poznałem tam właśnie Kosmę i Kacpra, z którymi teraz założyłem moje trio, Funky Bomba Trio Collective Project. I no i też się cieszę właśnie, że pojechałem na te warsztaty, bo gdybym tam nie pojechał, to pewnie ich nie poznał i zupełnie inaczej wyglądała moja droga muzyczna teraz. No i z chłopakami pojawiacie się, zgłaszacie się na przeglądy, konkursy. No chyba największy wasz sukces to Wadowice. Tak, no Jazz Juniors w Wadowicach. No to jest naprawdę spory sukces, jeden z większych, bo to był najbardziej prestiżowy konkurs, na jaki się zgłosiliśmy. Przyjeżdżali tam muzycy z całej Polski, jakieś ze wszystkich szkół, z uczelni. No i to jest dla nas naprawdę spore wyróżnienie, że zostaliśmy tam docenieni, ponieważ no my jakby my we trójkę nie uczymy się w jednej szkole, nie chodzimy do jednej uczelni.
Nawet nie jesteście z tych samych województw, tak. Jesteście rozbici po Polsce. Tak. Kasper nawet nie chodzi do żadnej jeszcze uczelni drugiego stopnia, także cieszę się, bo jakby ten sukces tego zespołu osiągnęliśmy my sami, sami za to zapracowaliśmy i się cieszę. To jak wyglądają wasze próby, no bo jesteście z różnych stron Polski, to pewnie nie jest łatwe. Nie jest łatwe, jest ciężko. Aczkolwiek mamy już taki system wypracowany, że najczęściej dzieje się to tak, że mamy coś nowego do zrobienia, to ja na przykład komponuję ten utwór, piszę partie na wszystkie instrumenty, nagrywam w programie i wysyłam chłopakom takie demo. Oni się go uczą i potem raz na miesiąc staramy się zjeżdżać do Warszawy, ćwiczymy w szkole Kosmy na Przypołczyńskiej i tak właśnie staramy się regularnie w miarę próbować. Za te Wadowice spotkały was nagrody, no poza oczywiście prestiżem, ale takie namacalne, to były dwie. Pierwsza, utwór w magazynie Jazz Forum, tak. Magazyn, który no, jest najbardziej no, kultowym czasopismem dla fanów jazzu w Polsce i nagle kupujesz gazetę Jazz Forum, na której jest dołączona płyta CD, a z tyłu jest twoje nazwisko na tej płycie i twój utwór. To chyba niesamowite uczucie. Tak, no po prostu no super. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszyłem też, jak wygraliśmy tę nagrodę, bo to jest ogromne wyróżnienie. I miło się na to patrzy. Tak. A druga nagroda, także dzięki temu przeglądowi, konkursowi w Wadowicach, to był koncert w klubie Jasmin, który też jest takim w tej chwili najbardziej prestiżowym chyba warszawskim klubem, znaczy polskim klubem jazzowym. I nagle tam też przy okazji koncertu Kuby Więcka mogliście stanąć na scenie. Także jak wspominasz ten wieczór? Super, naprawdę. Ten klub jest wspaniałe miejsce, najlepsze miejsce, w jakim grałem, w jakim graliśmy z chłopakami. Wszyscy tak stwierdziliśmy, że to jest według nas najlepszy klub w Polsce, w jakim można teraz zagrać. Bardzo, bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy też współpracować właśnie z Kubą Więckiem, bo to jest no, istotny bardzo na polskiej scenie teraz saksofonista. I fajnie bardzo było go poznać i tak samo poznać całą kadrę właśnie z Jasmin. Wszyscy są tam super i pozdrawiamy. Miałeś okazję też zagrać dla rodziny, zagrać tu w rodzinnym mieście. Było to podczas Good Vibe Festival. Wiem, że mamy tutaj sprawcę tego wydarzenia, ale powiedziałeś mi wtedy, że było to dla ciebie też marzenie, żeby wystąpić na tym festiwalu. Tak, było to dla mnie od zawsze marzenie, że jakby pokazać Koszalinowi, że też jakby działam tutaj artystycznie i że chciałem pokazać tutaj wszystkim moim na przykład nauczycielom ze szkoły muzycznej albo nauczycielom nie ze szkoły muzycznej, że jestem dobry w tym, co robię, bo zawsze było takie coś, że jak chodziłem jeszcze normalnego liceum przed szkołą muzyczną, to tłumaczyłem się tym, że chodzę do szkoły muzycznej, dlatego miałem trochę słabsze oceny. I zawsze miałem takie delikatne wrażenie, że ludzie patrzyli na mnie tak delikatnie z góry, że tak sobie tłumaczę tylko wszystko tym. No ale tak to się cieszę, że mogłem pokazać, że serio coś potrafię. No właśnie, bo młody człowiek, tak jak ty, który zdecydował się na taką ścieżkę edukacji muzycznej i łączy często szkołę, że tak powiem, normalną z muzyczną, no to tak naprawdę jest poza domem od rana do nocy. Tak. To jest chyba, to też ciężko sobie tak ustawić czas, czy w ogóle wtedy się ma czas wolny, czas na inne pasje? No różnie właśnie z tym. To jest takie coś, że jak chodzę do szkoły muzycznej klasycznej, to cały ten czas wolny, który mi zostaje, czyli jest go bardzo mało, poświęcam na gitarę elektryczną i w takim momencie właśnie nie mam za bardzo czasu na inne pasje, bo tylko zmieniam cały czas z gitary klasycznej na elektryczną, z klasycznej na elektryczną i tak przez cały tydzień non-stop. I rodzice wytrzymują, bo sąsiedzi już ustaliliśmy, że tutaj nie ma problemu z sąsiadami, ale rodzice są w domu. Tak, rodzice się cieszą, że ja gram. Rodzice lubią słuchać bardzo i wspierają. Tak, rodzice bardzo wspierają, bardzo są dumni z ciebie, ale czy twoja rodzina, nie wiem, właśnie rodzice, wujkowie, dziadkowie, czy są takie tradycje muzyczne, czy tutaj dopiero ty jesteś takim pierwszym pokoleniem? W sensie... Ciężko powiedzieć. Ja myślę, że jestem pierwszym pokoleniem, aczkolwiek moja mama zawsze sobie żartuje, że
jak była w trzeciej klasie podstawówki, to chodziła na zajęcia chóru i to wszystko się odbyło. Gdzieś tam mógł być jakiś pierwiastek. Spotykamy się przed twoim egzaminem w szkole muzycznej. Kiedy będzie leciało już nagranie, będziesz po już tutaj, Mateusz ci przewidział najlepszą ocenę na tym egzaminie. Zobaczymy. Jak wyglądają przygotowania do tego? Opowiedz coś więcej. Jak wyglądały? No na egzamin z gitary klasycznej jedyne, co można robić do przygotowania, to ćwiczyć po prostu te utwory klasyczne, czyli grać z nut od początku do końca, cały materiał. Ja też staram się do tych utworów klasycznych wtrącać coś od siebie zawsze, bo mimo, że to są klasyczne utwory, niby wszystko jest napisane, to ja staram zawsze dodać coś od siebie, jeszcze jakieś tam zmiany dynamiki, zmiany artykulacji, żeby trochę jakby spowodować, żebym jakby trochę delikatnie improwizował w tym utworze, mimo że nie może tam improwizować. Tak, a jeśli chodzi o część rozrywkową tego mojego dyplomu, no to mieliśmy jedną próbę z chłopakami i bardziej mam takie nastawienie, że będę jakby się cieszył z tego, że możemy pograć, nie będę się w ogóle stresował, tylko mam nadzieję, że będzie fajnie. Też jamujecie, tak było podczas afterparty po Good Vibe'ie, to też miłe doświadczenie. Tak, no jamowanie jest super, ogólnie na tych warsztatach, nawet o których mówiłem wcześniej, na tych jaworkach, no tam są codziennie jamy właśnie i głównie przez te jamy poznaje się nowych muzyków, bo nawet nie chodzi o to, że możesz z widowni posłuchać, jak ktoś gra, bo tak to każdy może się popisać, tylko też najważniejsze jest to, jak się gra z drugą osobą. I jamy są właśnie bardzo fajnym zjawiskiem, że można sobie popróbować z każdą osobą pograć tak całkowicie na luzie i zobaczyć, z kim się to czuje. Tak. Ale to jest tak, że w tych jamach ty bazujesz na takich standardach, znanych melodiach, czy raczej też zdarza ci się coś wymyślać na bieżąco? Różnie. Raz tak, raz tak. Zależy głównie od składu, jaki jest i jaki jest nastrój akurat. Często jest akurat w tych jaworkach jest często tak, że początek jama, tam około 22, to jest jakieś właśnie standardziki, jakieś dyskotekowe utwory, żeby rozgrzać widownię, a potem jakoś około 2-3 w nocy, jak już większość pójdzie spać, dopiero zaczyna się taki prawdziwy jam bez żadnych ustaleń. Taki jam odbył się tuż przed Wielkanocą w Dzikim Jeansie. Tam grał Kamil Piotrowicz, Stasia Aleksandrowicz. Też wybierasz się na takie wydarzenia? Tak, byłem na tym jamie przed Wielkanocą. Właśnie też miałem okazję pograć z Kamilem. No i bardzo fajnie właśnie. Cieszę się, bo Kamil też właśnie bardzo się z nim... No nie, że polubiłem, no może polubiłem się z nim, zakolegowałem się i też fajnie, bo wdraża mnie w taki świat bardziej otwartego jazzu i pokazuje, że jakby nie wszystko musi być ustalone i gotowe. Poprosiliśmy ciebie o piosenki i tutaj właśnie jestem bardzo ciekawy, bo na początku byłeś zainspirowany tym rockiem, potem fusion, teraz Kamil Piotrowicz, mówisz otwarty jazz, więc bardzo jestem ciekaw, co wybrałeś dla naszych widzów. Pierwszy utwór to jaki to będzie? To jest Blue in Green z płyty Kind of Blue i to jest utwór kompozycji Milesa Davisa i Billa Evansa. No, Kind of Blue, no to no, chyba najsłynniejsza płyta w historii jazzu. Okładka, te melodie, no myślę, że nie tylko jazzmeni, ale w ogóle melomani, ludzie interesujący się muzyką, wszyscy to znają. To taki standard największy dla ciebie, podstawa w ogóle jazzowa? Tak. Kind of Blue to tak jak właśnie powiedziałeś, to jest taka płyta, którą każdy muzyk powinien znać. Nie tyle, że każdy jazzman, tylko każdy muzyk powinien przynajmniej raz w życiu przesłuchać całej. No bo to jest jedna z jakby najlepszych płyt w ogóle wydanych i tym bardziej najlepszych jazzowych płyt. Bardzo wiele Miles Davis właśnie wniósł tą płytą do świata muzyki i pokazał, że nie trzeba grać dużo, bo przed tą płytą właśnie była era bebopu, czyli takiego jazzu, gdzie każdy grał jak najwięcej, jak najszybciej i Miles Davis pokazał tą płytą, że nie trzeba grać dużo, wystarczy grać dobrze. W tym swoim graniu znajdujesz czas też na wyjazdy, na koncerty, ale innych muzyków? Tak. Co prawda rzadko, ale jak mam na przykład okazję, jak jestem w Warszawie na próbach z Kospą, to zawsze staram się odwiedzić jakiś klub, posłuchać, jak grają inni. No dobrze, to my zapraszamy na pierwszą propozycję Mateusza i zaraz do Państwa wracamy.
Słuchaliśmy no, podstawy programowej, że tak powiem, każdego, który zaczyna przygodę z jazzem, to polecamy właśnie sięgnąć po płytę Kind of Blue Milesa Davisa, bo to jest taki elementarz jazzowy, a druga wybrana kompozycja przez ciebie, to jaka to będzie? To jest utwór Looking Glass Alana Holdsworth. Gitarzysta? Tak, gitarzysta. Gitarzysta, którego podziwiasz za technikę, kompozycję? Tak, i za to, i za to. Podziwiam go właśnie za to, że tak dużo wniósł do świata gitary, że pokazał też właśnie, że gitara to nie jest po prostu instrument, na którym trzeba grać bluesa i te typowe fraski dla gitarzystów, tylko on bardziej traktował gitarę jako pianino tak naprawdę. On pierwszy był gitarzystą, który stosował tak zwane voicingi pianistyczne na gitarze, czyli bardzo szerokie rozkłady palców, które brzmią bardzo inaczej niż typowe akordy gitarzysty. No i też miał swoje własne sposoby kompozycji, przez to, że nie uczył się nigdzie w żadnej szkole, tylko był samoukiem kompletnym. To też właśnie miał swoje takie ciekawe sposoby na komponowanie, których też ja się bardzo, bardzo ich trzymam, często pomagają. Typu, że prowadzi melodię swoimi akordami, albo nie myśli zupełnie o harmonii funkcyjnej, tylko o najwyższym głosie na przykład. I prowadzi melodię w najwyższym głosie, a na dole podkłada zupełnie jakieś akordy, które w teorii nie mają sensu, ale tak naprawdę się zgadzają. Ile powstało twoich autorskich kompozycji? Wiem, że jesteś bardzo zajętym człowiekiem, ustalmy to. Ale nad czym teraz pracujesz, też opowiedz. No, nad nowymi utworami, właśnie na płytę z chłopakami, bo mamy plan w wakacje nagrać płytę. Tak wstępny plan jest taki. Z chłopakami mamy teraz zrobione około 7 albo 8 moich utworów. No a tak ogólnie to dużo tego komponowałem jeszcze zanim mieliśmy zespół, po prostu to nie były nawet utwory przeznaczone na nagranie na scenie, tylko po prostu, żebym sobie poćwiczył kompozycję. Tak jak to czujesz. No dobrze, to my zapraszamy na drugą propozycję Mateusza. I trzeci, ostatni już utwór. Co wybrałeś? Będzie to coś rockowego? Tak troszeczkę właśnie, bo to jest Squirrel and Butterfly Michała Milczarka z płyty Squirrels and Butterflies. No i Michał Milczarek, polski artysta, którym no, ty jesteś też zafascynowany. Znacie się osobiście, czy twórczo go tam poznałeś najpierw? Najpierw go twórczo poznałem, ale miałem właśnie okazję jakoś z miesiąc temu się z nim spotkać na żywo, zupełnie niechcący, bo byliśmy na koncercie właśnie w Jasmine i zauważyłem go przy barze i się z nim przywitałem. Okazało się, że mnie rozpoznał, pamiętał mnie, bo podsyłałem mu nasze nagrania, graliśmy jego właśnie covery. I to było chyba też świetne spotkanie, miłe. Co takiego jest w jego kompozycjach, że tak siebie akurat ten artysta urzekł? To łączenie różnych stylów, tak zwane fusion? Tak, ta płyta właśnie jest bardzo fajna, bo to ona pokazuje też, że jazz to nie musi być typowy swing, tylko to może być energiczny tak naprawdę rock. Na tej płycie jest dużo właśnie takich przesterowanych momentów, które budują bardzo, bardzo ogromną energię i no i cała ta płyta, jakby to jak on gra ze swoim trio, jak oni reagują między sobą, najbardziej mnie zainspirowała się do założenia swojego własnego trio, swojego własnego zespołu i też właśnie taka energia jest bardzo, bardzo, bardzo pożądana według mnie. Mateusz wspomniał o wielu ważnych dla ciebie nagrodach, ale ostatnio otrzymałeś też podczas Gali Kultury Nagrodę Prezydenta. Takie nagrody lokalne też są dla ciebie ważne? Tak, tak, bardzo ważne. Tak spodziewałeś się? W sumie różnie, bo słyszałem, że tam był problem, że to nie ja sam zdobywam te nagrody, tylko mój zespół. Ale tam na szczęście się wszystko wytłumaczyło, że ten zespół to jest... No, ja założyłem ten zespół i głównie ja tu działam. No ale tak jak mówiłem wcześniej właśnie o tym koncercie w Koszalinie, że działalność w Koszalinie jest dla mnie bardzo ważna, bo jakby chcę pokazywać ludziom, że zależy mi też właśnie, żeby coś tu stworzyć w tym Koszalinie i... I zawsze mówisz, skąd jesteś. Tak, zawsze na koncertach. Tak. No dobrze, to my zapraszamy na ostatnią już propozycję Mateusza i zaraz na chwilę jeszcze wracamy.
tak jak Magda wspomniała wcześniej, nagrywamy ten program tuż przed twoim egzaminem. No przyjmijmy, że ten egzamin skończy się pozytywnie. I co dalej? Czy Akademia Muzyczna już jest wybrana? A może, nie wiem, nagle zmienisz zupełnie plany na życie? Głównie myślę teraz najbardziej między Warszawą a Łodzią, ale jednak bardziej mnie jakby ciągnie do siebie Warszawa, ponieważ tam jest super środowisko muzyczne. Sporo się tam dzieje, jest dużo klubów, mam też sporo znajomych, którzy jakby mogą mi się pomóc przebić. Myślałem jeszcze nad wyjazdem do Danii, do Odense. Tam wielu polskich jazzmenów się kształci, między innymi Kamil Piotrowicz. Tak. Chociaż Kamil Piotrowicz chyba w Kopenhadze akurat, z tego co mi wiadomo. Ale to ja właśnie miałem też dylemat między Odense a Kopenhagą. Ale zaspałem na egzaminy, bo były w styczniu, a ja się dowiedziałem dopiero tydzień temu, że były w styczniu. Także mam plan teraz pojechać właśnie do Warszawy albo do Łodzi, parę lat tam się pouczyć, potem ewentualnie na magisterkę do Danii. Chciałbyś nauczyć się jeszcze grać na innym instrumencie niż gitarą? Masz takie marzenia? Ogólnie ja nie zamykam się na gitarę, bo myślę, że jakby umiejętność grania na każdym instrumencie otwiera też nawet granie na gitarze, że ja zacząłem ćwiczyć dużo na perkusji ostatnio i przez to na gitarze o wiele łatwiej mi się rytmiczne rzeczy gra. Tak samo jak sobie jakieś rzeczy rozkminiałem na pianinie, to teraz na gitarze łatwiej jakby widać te wszystkie akordy. Także myślę, że im więcej instrumentów sobie będziemy jakby... Im więcej rozumiemy instrumentów, tym więcej będziemy rozumieć muzyki po prostu. To co, życzymy ci samych sukcesów. Tak, i żebyś podążył tą drogą jak wcześniej Marcin Wasilewski, jak potem Kamil Piotrowicz, i że ty będziesz takim kolejnym pokoleniem rozprawiającym jazz z Koszalina. Dziękuję bardzo. Dzięki.